Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi dostało nagrodę Excellence in Road Safety Awards 2016. Wyróżnienie to jest przyznawane przez Komisję Europejską za najlepsze inicjatywy podjęte na rzecz poprawy bezpieczeństwa na drogach. Łódzkie Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego otrzymało to wyróżnienie jako jedyna polska organizacja. Przedstawiciele centrum jako pierwsi podpisali też zobowiązania wynikające z Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Edukacja i szkolenia to dwa obszary, na których skupia się centrum. Przykładem tego może być takie działanie, które się nazywa Kacper, dziecko bezpieczne na drodze. Bardzo znana impreza, którą organizujemy dorośli i dzieci, gdzie przemycamy elementy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego i ratowaniem życia człowieka. Warsztaty dla najmłodszych to stały element działalności centrum. Dzieci, ale też dorośli uczą się m.in. udzielania pierwszej pomocy. Ponad 6 tysięcy osób zostało przeszkolonych w ramach programu Pierwsza pomoc to łatwe. To naprawdę jest niezwykła, wielka robota i powód do dumy, że w zakresie tak elementarnych i tak ważnych spraw to właśnie łódzkie przedsiębiorstwo odnosi sukcesy i jest doceniane przez Komisję Europejską. Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wydaje też materiały dydaktyczne i organizuje konferencje i sympozja.